Ej, ziomek, właśnie trwa konkurs na GTA, więc szybko wbijaj na mojego fanpage'a, lajkuj go i tam wszystko rób, co jest napisane w poście. Tam nie ma żadnych dziwnych rzeczy, więc się nie bój. Buziaki, miłego oglądania i powodzenia. Cześć wszystkim, ja jestem Mateusz, to Happy Room i nie uwierzycie, co się kurwa stało przed sekundą. Przepraszam, że za przeklinanie, ale nagrałem 8 minut. No niby nie zrobiłem zbyt dużo, ale wykonałem tego questa z zrobieniem czarnych dziur w 8 sekund. No, zaliczyłem go i teraz patrzę, że się nie nagrywa action. Nie wiem, co się stało. Zdawało mi się, że kliknąłem nagrywanie, ale no, kamera się nagrywała, a action nie. XD! No trudno, ale pokażę wam śmieszną akcję. To jest w stanie nas zabić. Tak bardzo, bardzo szybko. I zrobimy nowe fatality. Jak wtedy mieliśmy to Rocketality, tak się to chyba nazywało. I to działało na zasadzie, że nas... rakiety tak wybuchały. A tutaj mamy Frozenality. Jesteśmy, kurde... zamrożeni. Zamrożeni na stałe. I fajna akcja. Mam nadzieję, że jest więcej takich fatality, nie? Jestem ciekaw, jak to dalej wygląda. Spróbujemy sobie kilka tutaj z nich zrobić jeszcze dzisiaj. I teraz pokażę wam akcję, jak to zrobiłem z tymi czarnymi dziurami. Ustawiłem sobie tutaj cztery z tej strony. I tutaj tak idealnie musi być. Idealnie. Po prostu, żeby się zmieściły wszystkie. Pyk. Jeszcze pyk. I pyk. Tak mamy. I teraz z jednej strony jest. Tutaj mamy wszędzie sprężynę, która pcha nas w prawą stronę, bo po prawej stronie będziemy mieć promienie śmierci. Tutaj promień śmierci. I tutaj promień śmierci. I teleporty. Pyk. I pyk. I wyobraźcie sobie, że to działa na tej zasadzie, że ten promień śmierci leci, 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 leci. I z tej strony wychodzi. I to jest bardzo, bardzo szybkie. Szybsze niż rakieta, bo rakieta zdaje mi się, żeby tego nie zrobiła. I to jest teścik. Spróbujmy, czy teraz nam się to uda. Miejmy nadzieję. Ciężko stwierdzić, czy nam się udało, nie? Bo tego questa nie ma, zapomniałem o tym. Ja tutaj oczekuję jakichś wyników, ale widzicie, jak to działa. Mniej więcej na tej zasadzie. I to jest całkiem, całkiem, całkiem fajne. Więc szkoda, jestem ciekaw, czy one mogą nas zabić. Nie, bo już się skończyły wszystkie. Nic już nas raczej nie zabije. Nie będzie fatality. W ogóle. Gdzie nasze ciało? Jesteśmy w próżni! Nie ma nas! Zniknęliśmy. No dobra. Czy za to był punkt? Tak, za to był punkt do rozdania. Więc dajmy sobie już w kolce. Został nam jeden tylko. Więc jak tą dobrą sprawę, jeżeli zrobimy tego questa, to mamy już wszystko. Aktywuję 11 kolców w jedną sekundę. To będzie cholernie trudne, nawet sobie tego nie wyobrażam. Jakbym miał uaktywnić 11 kolców. Kurde, w tak krótkim czasie. Ale na pewno jest to do rozkminienia. Ja to chyba potem ogarnę. Nawet jak nie, no to trudno, bo jakoś nie będzie mi zależało na upgrade'zie mini laserów. Ale sprawdzimy sobie inne fatality. Mam nadzieję, że się uda. I co by tutaj można było sprawdzić? Na pewno, na pewno. Sprawdźmy sobie, jeżeli było z lodową armatą, to zróbmy sobie z miotaczem ognia. Z tym będzie, zdaję sobie sprawę, że będzie odrobinę ciężej, bo on jednak będzie musiał latać po całym tym pomieszczeniu, żeby te, no, fajczyły go. Tylko jak to zrobić, nie? To jest dopiero trudne. I ile hajsu będę na to potrzebował? Tutaj się zmieści jeszcze? A, zmieści się, dobra. Pyk, pyk. No nie muszę tego tak dokładnie robić. Powinno być dobrze. Siup. Siup, 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 siup. Co, jak to zrobimy? Damy sobie te sprężyny po prostu prawa i lewa, taka moja złota, złota technika. I tutaj oczywiście musi być z lewej. Oj, oj, oj. Pyk. Zmieści się, zmieści. Tutaj jeszcze, oj, odrobinkę w tę stronę. Mamy. Tutaj się nie zmieści. Ja pierdolę, idealnie ustawione. Mat, jesteś super graczem w tę grę. W ogóle można tak powiedzieć. I wtedy powiedziałem, jak nagrywałem ten odcinek, że wybaczcie za mój głos, ale pomit YouTube właśnie tak brzmie. Ze względu na to, że dużo, dużo tam krzyczeliśmy. XD. Na pewno dlatego. Dobra, rozstawimy sobie tutaj też dużo min.
żeby on w nie wpadł. No i myślę, że powinno go to wszystko zabić. Nie wiem, jak to będzie, szczerze mówiąc. I nie wiem, czy te miny po prostu nie zadadzą więcej obrażeń, ale sprawdźmy to. Czy uda się go sfajczyć? Chyba powinno być w miarę prawdopodobne to fajczenie. Uwaga! Mamy to! Fireality! Woohoo! Zajebiście! Jestem ciekaw, ile ich jest. Fajnie to wygląda, muszę przyznać. I on cały czas tak spada, to ciałko tak się zsuwa. Dobra. Fireality, dobra. Udało się to ogarnąć. Dobra, jeszcze usunę sobie to ze ścian i sufitu. Zostawimy sobie te wszystkie miny. Powiedziałbym, że spróbujmy z tymi minami właśnie coś zrobić. Myślicie, że będzie jakieś fatality z minami? Jeżeli macie jakieś pomysły co do innych fatality, to dajcie znać. Może nagram potem po prostu taki filmik, o ile będzie mi się chciało, jeżeli wy będziecie mieli na to ochotę i będę wiedział, jak to zrobić, ze wszystkimi możliwymi fatality. Bo Jezus, ustawiłem to tak dużo na tej jednej stronie. Nie wiem, czy to zada obrażenia odpowiednie. Szczerze mówiąc, nie, chyba nie zada, nie zada takich obrażeń. Chociaż, nie. Nie zada, ale czy to dlatego, że wszystkie są ustawione praktycznie z prawej strony? Byśmy trochę odsunęli. Usunęli raczej. I 10 kolejnych by tutaj weszło, dobra. Może to się uda. Jakby on zahaczył wszystkie, może by pykło. Naprawdę, no ile? Brakuje tych hap. Chyba nie uda się. Chyba się nie uda, no. Może być ciężko. Ale jeżeli by zrobić to na innej zasadzie, po prostu bardzo dużo tych min obok siebie, tak żeby on po prostu w nie wszystkie wpadł, to by miało większy sens, bo tamte były porozpierdzielane po całej tej. Tak na dobrą sprawę. We will see. Dobra, jeżeli to nie da rady, to już nie wiem, czy cokolwiek da radę. Halo? Halo, gro? Nie! Zacięło się! Nie może mi się zaciąć! Nie! O, okej. Ja pierdolę! Jezu, jak się wystraszyłem! Jedna mina zadaje 40 obrażeń. Jakby on wpadł w kilka tych min. Kurde, no ciężko będzie, chyba nie da rady. Ale gdyby coś pomogło, czysto teoretycznie, prawda? Jeżeli coś by pomogło, usuniemy trochę tych, ale boję się, że to znów tak zlaguje, jak ja pierdolę. Pyk, usuńmy trochę tego, tak, żeby mieć te 2000, dobra. Teraz byśmy ustawili rakiety po prostu z tej strony. One by zadały jakieś tam obrażenia swoje, więc może byłoby odrobinę łatwiej. Znowu ten lag! Ciekawe, jak to wygląda na filmie. Kurde! No wepchnij go tam! Nie! Powiem wam, że to jest dosyć poważny błąd. Ten lag, to jest bardzo poważny błąd. Ta gra się ścina naprawdę na dłuższy czas. Boję się, że znowu będzie Rocketality zamiast to, co chciałbym. No ale zobaczymy. No tak, jeżeli rakiety go teraz zabiją, to będzie Fatality Rakiet. Ale go nie zabiją. Okej! Trzymajcie kciuki! Naprawdę niewiele brakuje. Żeby ta rakieta go nie zabiła, bo będzie mi przykro. Nie! Nie rakieta! Wszystko, ale nie rakieta! I nie to lodowe gówno! Dobrze, niech te rakiety się kończą, ale one go znów zabiją. Za dużo jest rakiet. Dobrze. Coś go zabije. Nie, nie wierzę. Ile brakuje? 40 obrażeń. Jezu. To jest jakiś żart. Oby teraz się udało. Dobra. Nie no, rakiety go znów zabiją. Nie, jest, mamy. Plasmality. Woo. Okej, na farcie, ale jest. Udało się, jakim cudem. Mamy kolejny achievement, Plasmality.
Plasma Lity. Z ogniem było łatwiej, to było najgorsze, co mogło się stać. Ale wiecie co? Wiecie co, ludzie, wam powiem? Że można zrobić jeszcze jedną rzecz. Na koniec zrobię ją, postaram się przynajmniej. Spróbujemy go skwasić. Pomyślałem, że fajnie będzie go skwasić, więc weźmiemy sobie tutaj armatę kwasową. Pyk, 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 pyk. Pyk, 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 pyk. Pyk, pyk, pyk. Mógłbym troszkę lepiej to rozpracować, tak pod względem, no, miejsca logistycznym, ale cóż. No cóż, nie jestem w tym najlepszy, jak widać, bo tutaj by się zmieściło jeszcze z 5 tych armat. Ja to poprawiam. Mam nadzieję, że nic się nie psuje z moim filmem przez to, że był 1 FPS przez jakiś czas. W ogóle wstęp o 8, taka ciekawostka, dzisiaj wstęp o 8, obudziłem się o 6 rano, bo przyszedłem spać o 21. I leżałem do tej 8, mówię sobie, dobra, wstaję, muszę wykorzystać fakt, że mam na uczelnię dopiero na 14 i poleciałem. Dobra, to nie zada zbyt dużych obrażeń, mam świadomość tego, ale klatka z potworami może pomóc troszkę tutaj nam. Myślę, że teraz to będzie całkiem, całkiem mocne. Okej, sprawdźmy, czy to się uda. Kwas jest wszędzie. Nie zadaje zbyt dużych obrażeń, to prawda. Ale może sam fakt, że on będzie cały czas w tym kwasie leżał, sprawi, że sporo mu to zada tych obrażeń. O nie, leży w miejscu. Nie możesz leżeć w miejscu. Nie możesz. Nie możesz. Dobra, odpychacza sobie wstawimy, tutaj może będzie troszkę lepiej. Dawaj. Malina. Dawaj. Nie wiem, gdzie on jest, nie mam kompletnie... Dobra, widzę, gdzieś tam skacze sobie pomiędzy tymi dwoma miejscami, ale cały czas tylko to jest prawa, lewa. Niech on spadnie w jakieś inne miejsce, no dobra. Dawać potworki, zadajcie te 5 obrażeń. 5000 obrażeń. Wpadnijcie. Wpadnijcie. Nie. Ustawię sobie to. Wiecie, jak to fajnie działa? To tyle działa fajnie, że przywołuje, znaczy przyciąga tutaj też potworki i one go gryzą tam w tej czarnej dziurze cały czas. Tylko no, to się nie aktywuje, jak potworek to wejdzie, tylko nasza postać, więc to troszkę jest uciążliwe. Ale teraz może pyknąć to w miarę, bo tam jeszcze sporo jest tych odbić. One go gryzą, więc albo gryzienie go teraz załatwi. Czemu to nie podrzuciło go? Przecież widzę, że trampolina jest w stanie jeszcze podrzucić. Widzę, że trampolina, wy też widzicie, że trampolina jest w stanie podrzucić. Coś jest nie tak. Mam nadzieję, że jak spadnie tam obok, to podrzuci go. No dobrze, dobrze, zadziałało. Niech to ciałko jego sobie tutaj skacze. Mało potworków zostało. Nie wiem, jakie one obrażenia zadają. Ale jest problem, bo one nie chcą go trafić. Nie dam rady tego teraz zrobić. Nie mam pomysłu, jak inaczej to zdziać, a czas się powoli mi kończy. Tak więc ja wam bardzo dziękuję za uwagę. Jeżeli się podobało, to zostawcie łapki w górę, piszcie komentarze, subskrybujcie mój kanał i do następnego razu. Hej!